My nie też nie lubimy grać eko, nie? Rud. U nas jest różnie. Ale patrz jaki odważny zawodnik. Był pomysł na entry, nie, dobrze, no, był pomysł na entry. Tak, tak. Wiem jak trzeba tą szóstkę grać. Podchodzić, zabijać i wycofywać. Aj tam Mateusz. I tutaj na kucku lewa. Ale dalej, pal, dalej. Aha. Pozycji nie zmienia, tylko dalej. Twardo stoi, nie? No. Tylko jest od noga trochę tak. Ale fleszyk. Ej, Paweł, jak ty byś takiego rzucił, to ja nie wiem, jak ten na lewo by mógł tego nie dostać flesza. No już info poszło, że od noga jest. Już od noga wjeżdżają. Tam, oj, na stary jadą. Broń zdobyta. Dla mocka. Jebany ty! Wyczuł go. On wie! Ale patrz, ale zobacz. Na bootcampie ci ty? Za kolek dusi! To jest to! Dobra, cię ciebie bez podniety. Wow. Jeszcze jeden, Roma została. Nie, no to łatwo. Jest. Da się, można, dojazd można. Dojazd Elki, odcięli można, w ogóle to. Dobra. Ten rush odcięli tam. Piku, że dostałeś tę MK. Jaki to był pomysł, jaki to był plan? Bo to było, wiesz, taka runda była ważna dość w takim momencie meczu. Paweł się pyta mnie, czy chcę MK i czy im zapierdolę. A ja mówię, zapierdolę. No i zapierdoliłeś. I pobiegłem, zabiłem. Nie zajebałem dwóch. Ale Janusz, ty potem zrobiłeś tego fraga, nie? I później jeszcze tego kałaszka, jak tam zgarnęliście. I ten hedzik przez tego smoka. Ty zresztą wiesz, jak jest z UPC. Ty, no ja... A, czyli to tak akurat jestem przez internet? No kurwa, no co ty myślałeś? Internet, Mateusz. Jaki tam jest na tym bootcamp internet? Co tam jest załącze? Uber, Fiber, Morda, Borba. Uuu. A grajcie w maseczkę? Drogo. Oczywiście. I w rękawiczkach. Skomą to. Czy co mapę, żeście dezynfekowali ręce, czy co połówkę? Musimy nie, my w takich szklanych tych... Się... Co żółwi. W sumie. Znaczy ja to lajtowo już za stary jestem, żeby się denerwować. Wiesz Piotrek, jak to jest, ty się w ogóle nie denerwujesz przecież na streamach. Chyba, że drukarka się spierdoli. O tak, o tak. Jak się drukarka spierdoli, to ja mam spierdolić. Nie, no to włączyłem i działa, więc wszystko jest w porządku. Nie mogę. Co się dzieje? Kupię nową. Tu wystarczyło wyłączyć. Do Ligi Hiszpańskiej było takie porównanie kiedyś. Że z Barceloną można wygrać jakiś mecz bezpośrednio, ale w starciu takim ligowym, no to się wiesz o co chodzi. Nie to wiem. Ładne porównanie było. No, że takie na przykład słabszy klub może wygrać z Barceloną w jeden mecz bezpośredni. Ale w starciu takim punktowym w lidze, aha, w tym to Barcelona tak, czy Real zawsze jest tam, wiesz, top 1. No teraz to chyba tak nie do końca. Sponsorem odcinka jest hellcase.com. Jest to strona, na której możecie otwierać skrzynki i wygrywać niesamowite skiny. Z kodem wikingowie15 otrzymujecie 15% bonus do doładowania, a z kodem grendy otrzymujecie darmowy balans. Jest dostępnych wiele metod płatności, m.in. kryptowaluty, jak i skiny do CSGO. Link w opisie, polecam, elo. Nie wiem, jak to zadałem. Tam mam, że słuchajcie, to już jakby dochodzi do tego, że ja mam... Ja się coraz bardziej wstydzę się z tego śmiać, bo ja mam wrażenie, że to jest problem. Że to jest coraz większy problem Mateusza i Mateusz moim zdaniem powinien z tym pójść, nie wiem, do lekarza się skonsultować, bo to nie jest normalne, że tego jest coraz więcej u niego, nie? I to, słuchajcie... Jak wiecie, jak to się zdarza raz na jakiś czas, to było zabawne, a jak to się zdarza cały czas, to się okazuje, że to chyba jest jakiś problem ze zdrowiem, więc nie wiem. Zawsze tego smoka rzucałem inaczej, ja rzucałem go z tej pozycji, a tu widać, że nieco inaczej rzuca go mój Tiris, będę musiał sprawdzić. To jest właśnie fajne przekomentowanie takich spotkań, że może się wielu rzeczy od tych zawodników nauczyć, którzy oczywiście chcą dojść do perfekcji przy grze w Counter-Strike'a, ucząc się nowych granatów. Pokazując nowe możliwości rzucania tych granatów. No my w Emeritus Banditus mamy od tego Pago. On nam pokazuje praktycznie co mecz, że można wymyślić nowe smoki, które lądują w różnych miejscach na mapie, gdzie zupełnie byś tego nie podejrzewał. No a tu niestety tracimy zawodnika, ale Snax. On też był w stanie... Nie za bardzo, nie słyszałem. Ej, jak ten już palił? Pod ten? A to tak patrzy, że... Co? No trójki. Ale palił pod dach. Pod. Jak pod dach? Nie nad dachówkę, tylko pod dachówkę. Rzucał go. To podobno no to spoko jest nawet. Kubik ostatnio właśnie o tym mówił, że to jest tak, że się ustawiasz na mapie i na przykład chcesz sobie, wiesz, z danego miejsca na mapie, żeby smoke poleciał w inne dane miejsce, które chcesz. Jeżeli na przykład stoisz sobie, nie wiem, na respie, a chcesz, żeby smoke ci spadł w konek czy coś tam. I aha, program ci pokazuje, gdzie z tego miejsca musisz, wiesz, wymierzyć i jak rzucić, nie? No zarobista sprawa, nie? Tylko, że no...
Znaczy trzeba płacić za to, no. No tak, no wiadomo, to, że nie będziemy płacić, to to... Chodzisz na YouTube'a, przeglądasz top 10, kurwa, smoke'ów na Mirage. No. Może SA by nas zasponsorowała. Mówi tak, jest... Dobra, bo jakby napisali, no. Słuchajcie, panowie, damy wam darmowy okres. Panowie, oglądaliśmy wasze mecze. No, nauczcie się tych grantów, bo to bieda. Bo naprawdę, chyba nie da się czwarty płacić. Sezon odpierdalacie w tej naszej lidze. Mówi, aż nam was szkoda, nie? Dokładnie. To byłby ruch taki... marketingowo złoty. Myślałem, że sa YouTube będziesz grał, nie? Znaczy nie, no te nie. Nie zadeklarował się sa tak głośno. To może być bardzo nieprzyjemne, bo Snack CWP straci. Co? Snacks jednak! Snacks jednak! No nie, prawda. To już jest koniec. No, to nie, jest no. Fajnie, patrz. O, ile HP masz? Killer w ogóle, jaka pozycja fajna. Jaki oj, już fajny? Myślałem, że gdzieś strzał z tego. Skanuję go, patrz. Czekam. Oj, 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 ale z draby ma cover, o Jezu! Ja pierdolę. Ale zagrał, ale się obkręcił, co? Ty, ale... Czy nie stary BS, kurwa. Może chodź szybko. Dobra, idź. O. Jeszcze gdzieś? LK, LK. Jeszcze pod star... Nice. Ja pikuję ze starego zaraz. Faka leży. Jeszcze jeden leży. Nice, nie wiadomo. Nice. Gdzie mnie zabiją, on był... Podchodzę znak. Patrzę ścianę. Ja patrzę ścianę. Dobra, patrzę BS górę. Flyszuję ci raz piknie, cofam do eski. Nie widziałem znak. Bomba była w BS-ie. Dobra. Jest za BS-ie chyba tuptą. Dobra, pikuję zyski. Nice. Brawo Miłosz. Czy nie zajmę to? Smok B? Smok B. Brawa! Jeszcze jeden! Teraz posłuchaj mi. Widzisz wszystko co się dzieje? Jak się twoi sojusznicy rozjeżdżają czy coś? Możemy spróbować... O, T50 tutaj jedzie. Może go skasujemy jakoś. Kuba niezniszczalny. Biały odgali. Dobra, ja patrzę kuchnię. Zdaje mi się, że dwóch kuchnia. Jeszcze jeden. Możesz położyć niby? Czekaj, daj mi grać chwilę. Na pewno był? Tak, najda rzucał. Jest kuchnia, wyjście. Nie wiem co zrobił. Poprawię go. Brawo, kurwa. Ale nie mogliście wcześniej, kurwa. Ale warzywko. No. Ja myślę tylko Ramen, kierujący aktualnie tej pozycji, bo widzimy, że gracze CT się rozdzielili dwóch na A, dwóch na B, także od Ramena będzie wiele zależało. Ten, mimo że wcelowany, ma ogromne problemy strzeleckie. Na szczęście jednak przekazał informacje i o jednym, i o drugim rywalu, co zdecydowanie ułatwi Furlanowi umiejętne ustawienie się w ramach końcówki tej rundy. Furlan jednak nie daje rady! 8 sekund do końca! Co? Jakim cudem X-com Ago taką rundę przegrywam? Naprawdę nie mam pojęcia! No ja jestem w... Menio i rywali potrafi fragować. No i jeszcze Innocent, który zamknął. Wszedł na plecy. Oj! Stadno przez tego smoka! Menio już go widzi, ale to jest jeden na jednego! W tej ostatniej rundzie Innocent od dywanu. Stadno już się wcelował. Wie Innocent dokładnie, gdzie jest rywal. No i teraz wszystko w rękach Innocenta! Innocent! A jednak Innocent na zakończenie tego spotkania. A więc mamy 16-14. Tak! Można odetchnąć po tej rundzie Innocenta. No i jestem ciekaw, czy gdyby nie te trzy fragi w poprzedniej rundzie... Ale, ale fajnie mu chodzi ten celownik. Co? Nie, jebany Call of Duty, kurwa, z Castle Head dają, ja pierdolę tę grę. Ej, Mocek, co robi Innocent? Nie ma broni, kurwa! Innocent, no pomóż! Innocent, broń! Innocent, pomóż! Kurwa, co robi Mocek? Co robi Mocek? Ja pierdolę. Co znalazł, robi Mocek? Znalazł pistolet. Jebany emeryt, ty!